Zdrowia, szczególnie dla wszystkich, którzy prowadzą kanały na YouTube. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dzisiaj otworzyłem stronę, no i patrzę, o, coś wygląda inaczej. Wszystkie filmy są dozwolone, nie ma żadnych problemów. No, to się okazuje, że to był problem jeszcze większy. Zarabianie na kanale. Nie możesz już zarabiać na swoim kanale. Podczas niedawnej weryfikacji zauważyliśmy, że znaczna część swojego kanału nie jest zgodna z zasadami zarabiania w YouTube. Zapoznaj się z komentarzem i wprowadź zmiany. Co dalej? Sprawdź opinię. Podczas weryfikacji znaleźliśmy treści na Twoim kanale, które nie są zgodne z naszymi wytycznymi. Aby kwalifikować się do zarabiania, Twój kanał musi być zgodny ze wszystkimi zasadami zarabiania w YouTube. Sprawdź swój kanał i wprowadź zmiany. Zmiany mogą obejmować edytowanie lub usuwanie filmów i aktualizowanie metadanych. Treści szkodliwej lub szerzącej nienawiść, treści, które są prowokacyjne lub poniżające, albo zachęcające do przemocy bądź nienawiści, zwłaszcza w kontekście cech, które staramy się chronić. Więcej informacji. No i teraz jest następne. Wprowadź zmiany na swoim kanale i zgłoś się jeszcze raz po 14 marca 2020 roku. Jeśli utrzymasz liczbę subskrybentów i czas oglądania publicznych filmów, od 14 marca 2020 roku możesz mieć możliwość ponownego przesłania zgłoszenia. Masz 2060 subskrybentów, wymagane 1000. Masz 19592 godziny czasu oglądania publicznych filmów rocznie, wymagane 4000. No, czyli mam dwa razy więcej subskrybentów i pięć razy więcej czasu oglądania niż jest wymagane. No, niestety YouTube zdecydowało cenzura. Kijem w plecy, marchewka jest, zreperuj. No chyba reperować nie będę, będę mówił tak jak mówię, nic dużo się nie zmieni. Pieniądze to są pryszcz, to jeżeli ktoś tak się zastanawia, ile tego dochodu jest, no to jest około $0,5 dziennie, tak? Także to człowiek by nawet pracował w McDonaldzie, to chyba więcej zarobi niż za to gadanie. No jeżeli ktoś ma tam 1 000 000 subskrybentów czy 100 tysięcy, no to inna sprawa, no ale przy mojej oglądalności i przy moich subskrybentach, dziękuję Wam bardzo wszystkim, subskrybujcie, jeżeli nie jesteście. No i dzisiaj będzie rozmowa o socjalistach, demokratach. No jest obłęd lewactwa amerykańskiego i to jest ta podstawowa, no wydaje mi się, że to jest najważniejsze, bo to starczy ludziom opowiadania o fast foodach, o tym jak znaleźć pracę, jak się żyje i tak dalej, i tak dalej. No jest setki tysiące innych kanałów, ludzie powtarzają to samo, większość ludzi ma zrozumienie, że tak jak w Ameryce jest hydraulik, to i w Polsce jest hydraulik, tak jak w Ameryce jest inżynier, tak jak i w Ameryce jest inżynier. Także te wszystkie takie sprawy, powiedzmy, na poziomie ludzkim, no to są te same, tak? W Polsce ludzie pracowici mają lepiej niż niepracowici, no i w Ameryce jest to samo, pracowici mają lepiej niż niepracowici. I chodzi tylko o rząd, tak? Chodzi o rząd, szczególnie, że Polacy, no, czy tam moje pokolenie, wasze pokolenie, nasi przodkowie, rodzice, dziadkowie, nasi dzieci i tak dalej, no to jesteśmy w jakimś takim zakresie wiekowym. No i widać, wyjechało dużo Polaków z socjalizmu. No i wszyscy ci, co trafili do Ameryki, zaczyna się socjalizm. No i to jest moje te właśnie największe zażalenie, że człowiek wyjechał do kraju Bóg, honor i ojczyzna, no a okazuje się, że nie ma Boga, nie ma honoru i ojczyzny też już w Ameryce przestaje być. Partia Demokratów, no to Partia Demokratów, czyli właściciele niewolników tam 150 lat temu. Teraz najwięksi politycy, którzy rozdają pieniądze. No, demokraci, socjaliści rozdają pieniądze i na tym jadą. Republikanie to jest partia konserwatywna. Partia w zasadzie patrzy
żeby ludzie uczciwie pracowali, zarabiali, płacili podatki i tworzyli społeczeństwo. Socjaliści i demokraci jak zwykle, no to oni tylko patrzą, gdzie zabrać pieniądze, żeby dać w imię sprawiedliwości społecznej. Ten cały ten socjalizm, no to jest ta sprawiedliwość społeczna pojmowana kijem, tak? Zawsze jest ta sprawiedliwość zabieranie kradzeniem kogoś innego. Lenin powiedział, że zabrać złodziejowi to nie jest złodziejstwo. No, no i teraz Bernie Sanders. Bernie Sanders, no to taki nieznany powiedzmy socjalista z Vermont. Vermont, no to jest tu na wschodnim wybrzeżu pod Kanadą, na północy. On był socjalistą, on na swoje w latach 50-tych, 60-tych to na podróż poślubną pojechał do Moskwy. Taki hardkorowy, można powiedzieć, nie chodzi do synagogi, tak jak jego brat w Anglii też nie chodzi do synagogi, no ale kompletny komunista. No i przez lata się ukrywał. Przykucnął, czy przykleił się do Partii Demokratów, no bo w Ameryce są tylko w zasadzie dwie partie, lewicowa, demokratyczna i prawicowa, konserwatywna, no i większość pod konto, ludzie podpasowywują się albo do prawicy, albo do lewicy. No ale lewica, no to można powiedzieć, to jest rządzenie, rząd, budżetówka, zabieranie wszystkim, rozdawanie wszystkim, także socjalistami, demokratami zawsze są nauczyciele, zawsze są policjanci, w większości wojsko. Wszyscy ci, którzy żyją z podatków, no to są demokraci. Oni z definicji są w budżetówce i z definicji potrzebują podatki, bo te podatki ich żywią. No a konserwatywna prawica, no to Bóg, honor, ojczyzna, czyli bardziej są religijni, no bo komuniści zawsze są ateistami, zawsze starają się zarobić, starają się innym dać zarobić, starają się, żeby mieć prawo do broni, są za rodziną, no to są przeciwko, powiedzmy, skrobankom, są za rodziną, czyli są przeciwko homoseksualistom, są za wolnością słowa, no bo wolność słowa pozwala wymieniać zdanie i społeczeństwo poprawić, żeby się zrozumiało, tak dalej, i tak dalej. No i teraz Bernie Sanders, on wyforsował się do przodu i teraz trzeba się zastanowić, o co to wszystko chodzi, tak? O co w tej Ameryce chodzi, że komunista stanął na czele partii, no nie stanął na czele partii demokratów, socjalistów, on po prostu jest kandydatem na prezydenta w Ameryce. Każdy może być kandydatem na prezydenta, jeżeli tam dojdzie, tak? Jedyne wymagania to jest to, żeby był urodzony w Ameryce, czyli automatycznie ma obywatelstwo amerykańskie, no i musi mieć ponad 35 lat, a cała reszta, no to on nie musi być ani w Senacie, ani w Kongresie, ani nic. Jak znajdzie poparcie, no to może działać. Idzie się, płaci się tam jakieś symboliczne pieniądze i ktoś, kto spełnia te dwa warunki, może powiedzieć, że startował na prezydenta. Nie musi mieć, tak jak jeżeli się zgłasza na kandydata na senatora, czy na reprezentanta, no to tam trzeba zebrać do stanowych, to trzeba zebrać tam nieduże ilości, bo to trzeba zebrać chyba z 200 czy z 500 na stanowe, na federalny do Waszyngtonu to jest tam 2-3 tysiące, do Senatu trochę więcej, ale to nie są jakieś tam makabrycznie wielkie ilości ludzi. No, do krajowego kongresu, no to jest tam 10 tysięcy czy 20, no ale stanowe nie są tak, także do polityki włączyć się, jeżeli ktoś chce, no to no, nie jest powiedziane, że zostanie wybrany, tak, ale że może się zgłosić. A na prezydenta jest kompletnie, na prezydenta to jest najłatwiej chyba, jak tylko można zgłosić się do polityki, no ale ludzie się nie zgłosili. No bo rozumieją, że to nie wychodzi. W demokracji, no to są identyczni, tak jak brytyjska Partia Pracy, można powiedzieć, francuscy socjaliści, niemieccy socjaliści demokraci, czy chrześcijanie demokraci, no to są te same mordy, te same gadania, te same utopie, te same rzeczy. To jest to samo. W Ameryce doszła jeszcze bardziej ta lewacka strona, no i opanowała wszystko. Ludzie są zmęczeni, demokraci sami w sobie są po prostu zmęczeni, no i można to było widać w Iowa i w New Hampshire. Iowa
New Hampshire to jest stan, gdzie są takie wstępne wybory stanowe kandydatów na prezydenta Partii Demokratycznej, które będą w lipcu, a w Iowa no to nie były te wstępne wybory. Tam po prostu zebrała się grupa partyjniaków i oni tam odrobili te głosowania. No jest to skomplikowane, ale chodzi o to, że w New Hampshire to ludzie głosują, a w Iowa głosowali bosowie partyjni reprezentujący te pewne rejony. Także to jest ta różnica. No tych bosów partyjnych w Iowa przyszło bardzo, bardzo mało, a w New Hampshire wyborcy nie wiedzieli, co zrobić. No, te 1/4 wyborców, powiedzmy, wiedziała, głosujemy na Berniego Sandersa, socjalistę, i cokolwiek by się nie działo, a cała reszta, no to przychodzili, brali monetę, rzucali do góry, mówi, może ten, może tamten, może ktoś inny. No i tak to działa, także to jest też po prostu polityczna paranoja. Ludzie nie mają światopoglądu, partia nie ma światopoglądu, partia jest bardzo rozszarpana, partia jest po prostu burdel, można powiedzieć. Co to znaczy dla Elizabeth Warren? No Elizabeth Warren to zawodowa polityczka, ona była profesorką na stanowym, oczywiście na stanowym uniwersytecie, wcześniej skończyła studia na Harvardzie, no powiedziała, że jest Indianką, jak zrobiła badania genetyczne, żeby udowodnić, że jest Indianką, to było napisane, że tam możliwe, że 8 pokoleń wcześniej był jakiś Indianin, czy tam ten Native American, czyli ci Indianie z łukiem raczej, a nie z kropką. No, czyli 0,1%, 1/1000, no to jest dużo mniej niż większość ludzi ma w Ameryce. No, ja nie wiem, ile Polacy będą mieli krwi indiańskiej, no ale w każdym bądź razie Elizabeth Warren miała 1/1000. Co się dzieje, no i ona spadła na 4. miejsce. Joe Biden, no to wstyd i hańba w zasadzie, no ale to ja to przewidywałem, że z Joe Bidenem to lewactwo go załatwiło. Lewactwo po prostu doprowadziło do tego, że zaczęli robić ten impeachment dla Trumpa. Wszystko to się bałagan jeden wielki zrobił, a o ten impeachment to chodziło o to, że syn kandydata na prezydenta, czyli Joe Bidena, Hunter Biden, brał 50 000 miesięcznie od Ukraińców. No Kwaśniewski też bierze 50 000. No i Trump się zapytał, jak to jest możliwe, żeby były wiceprezydent, no bo Biden był pod Obamą, żeby jego syn brał kasę. No dobre pytanie, a za takie pytania w Ameryce teraz komuniści, socjaliści, demokraci po prostu mówią, że trzeba wysyłać w odsiadkę. No i to jeden wielki cyrk się zrobił. I cała Ameryka rozumie, że zrozumiała, znaczy wszyscy republikanie zrozumieli, że to jest cyrk, czy jeszcze bardziej się przekonali, że to jest cyrk, a demokraci też to udowodnili. Demokraci, no to oni sami w sobie, właśnie tak jak wspominałem, to jest partia urzędników, to jest partia państwowa, to jest partia, która po prostu chce rządzić i pilnować, żeby mogła rządzić. Partia sama w sobie, no to ma duże problemy. I te problemy w tym zebraniu tych członków partyjnych w Iowa zgrały się z tym usuwaniem Trumpa, z impeachmentem, który też w ogóle nie miał żadnego zainteresowania. No i ludzie mówią, większość, lewica i prawica mówią, że 3 lata partii demokratów polowania na Trumpa, no to co oni robią innego, tak? Oni powinni tam pilnować, żeby ludzie mieli pracę, żeby mieli podatki jakieś, żeby mieli inne rzeczy, a nie polowanie na prezydenta. No i większość dochodzi do wniosku, że nie mieli pojęcia, że politycy będą to robić. W Ameryce i w Europie to widać, że po prostu ludzie zauważają, że ludność oddała dużo praw
rządowi, żeby ten rząd ich reprezentował, no ale niestety rząd jak za faraonów w średniowieczu, gdziekolwiek, jeżeli ludzie oddają im władzę, no to rząd zaczyna się okopywać, robi sobie lepiej, robi sobie pensje, robi sobie przywileje, no i ludzie są zostawieni na samym końcu, no i ten socjalizm europejski, socjalizm też amerykański, no właśnie pokazuje, co to jest, jak po tej cała była ta recesja, depresja za Franklina, tam po 1920 latach, kiedy to wszystko tąpnęło, no to ludzie się zgodzili, żeby troszeczkę tak państwowo to organizować, no bo zastanawiali się, że jednak tych regulacji i jakiegoś takiego zorganizowania, to wyjdzie ludziom na dobre, tak? No a teraz doszło do tego, że już nic nie wychodzi na dobre. Bernie chce wprowadzić państwowe ubezpieczenie zdrowotne, no ale jak się go pytają, ile to będzie kosztowało, to on mówi, że nie wiadomo, a czy będzie działało, to mówi, że sprawdzimy. No i to na bank nie będzie 50% Amerykanów właśnie za tymi planami, że demokraci są w stanie poprowadzić coś takiego na taką skalę, ale przy tych dużych wpadkach. Sanders, on zawsze, no to on wypełniał, deklarował się jako demokrata, później jako niezależny. W tym roku zadeklarował się jak demokrata i czy ludzie wierzą, że pod jego działaniami on byłby w stanie to prowadzić? No, nie za bardzo. Wszyscy jego rywale, czyli no nie wrogowie, no ale towarzysze partyjni, włączając właśnie tych centrowo-środkowych, proponują dużo więcej jeszcze regulacji do całego tego labiryntu, do tych ścieżek nieprawdopodobnych. Demokraci, socjaliści zawsze proponują podatki i regulacje. No to jest makabra. A tam, gdzie oni rządzą, no to jest jeden poważny bałagan. Bałagan jest w sprawach bandytyzmu, kryminalistyki, bałagan jest z bezdomnymi, bałagan jest z dziadowskimi szkołami. To, że nikogo na nic nie stać w nieruchomościach i tak dalej. Całe te demokratyczne miasta, no bo demokraci to są w zasadzie na wybrzeżu, czyli na wschodnim wybrzeżu i na zachodnim wybrzeżu i w miastach. Cała Ameryka, reszta, jak się popatrzy na mapę demokratyczną, republikańską, to tylko tam, gdzie są rządy, tam, gdzie jest państwo, tam, gdzie jest kasa, to są demokraci, bo tam zabierają i dzielą i tam się... No ale tam jest straszny bałagan. Te wszystkie miasta, Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco, Baltimore, Chicago, St. Louis, czy Seattle, czy San Francisco, to jest jeden nieustanny bałagan. To jest bałagan z... proponują ci politycy tych stanowi, proponują najróżniejsze rzeczy, które są daleko od jakiegokolwiek wolnego rynku, czy jakiś realiów społecznych. Także patrząc, kto jest numer jeden, Bernie Sanders ma 78 lat, drugi jest 38 lat, jeden jest po zawale serca. No sprawy są zagmatwane, no i bardzo poważne dla Partii Demokratycznej. Także zdrowia, jeżeli jesteś demokratą, zastanów się, przepisz się na republikanów. Nie po to przyjeżdżałeś z socjalizmu Polski, żeby teraz głosować na socjalistów. Jeżeli w ogóle nie chcesz głosować, bo przestałeś lubić demokratów, to lepiej zadeklaruj się jako republikanin i głosuj na republikanów. Pamiętaj, że socjalizm to będzie klęska dla Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu można zasubskrybować. Dzwoneczek, dzin-dzin. O codziennych powiadomieniach. Monetyzacji już nie będzie, to i tak nie wspominam. I do następnego.